Drodzy uczestnicy rekolekcji w Kluczborku, przyjaciele, współpracownicy i darczyńcy, w ten wigilijny wieczór pragnę Wam wszystkim życzyć miłości, jedności i świętości małżeńskiej. Życzę, by ta świętość opromieniała Wasze dzieci, Wasze rodziny i Waszych przyjaciół. Pragnę Wam życzyć, byście zawsze byli świadkami jedności i miłości małżeńskiej we współczesnym świecie. Ufam, że rekolekcje, które tutaj przeżywacie, Wam w tym pomagają. Mam jeszcze jedną prośbę. Prośbę o modlitwę. O modlitwę o powołania zakonne i kapłańskie. Szczególnie do zgromadzenia księży Najświętszego Serca Jezusowego. W ten wigilijny wieczór, w tę świętą noc, założyciel naszego zgromadzenia, ojciec Leon Jan Deon, usłyszał głos swojego powołania i na nie odpowiedział. Dlatego szczególnie dzisiaj Was proszę o modlitwę w intencji powołań. Ufam, że niedługo wszyscy spotkamy się ponownie na rekolekcjach w Kluczborku.